Witam Państwa serdecznie w programie Kontrowersje. Każdy na pytanie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, odpowie bez wahania 11 listopada 1918 roku. Ale w dzisiejszym programie spróbujemy Państwa przekonać, że nie jest to takie proste. I szczerze mówiąc, tych dni niepodległości kandydatów dość silnych do obchodzenia tej rocznicy znalazłoby się więcej. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi, którymi są profesor Grzegorz Łukomski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i dr Janusz Usica z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Dzień dobry. Serdecznie. A dlaczego nie na przykład 5 listopada? I to nie 18, a 1916 roku. No tak, to też byłaby jakaś data, chociaż oczywiście niepodległość była pewną ewolucją, to pewne. Co do tego się zgadzamy, prawda? Bez wątpienia, tak. To jest punkt wyjścia oczywisty. Że była to pewna ewolucja i żeby sięgnąć ab owo, to musielibyśmy jeszcze do początku Wielkiej Wojny pewnie, kiedy kształtowały się te ostateczne rozstrzygnięcia polityczne, które później zaowocowały i zadecydowały o tym, że w listopadzie wybuchła Polska. Krok po kroku się to działo. Zgadzamy się tak wszyscy, że to proces ewolucyjny. Ja powiedziałem 5 listopada, bo to był akt proklamowania przez dwóch generał-gubernatorów austriackiego i niemieckiego niepodległości Królestwa Polskiego, która to niepodległość, owszem, była fikcją, przyjmujemy taki argument, była tylko propaganda, która miała zachęcić Polaków do wstępowania w szeregi wojska państw centralnych, ale jednak myślę, akt przełomowy o tyle, że rozbita została solidarność zaborców, która więcej wcześniej istniała. Chyba zostało rozbite milczenie świata w sprawie Polski. To był pierwszy moment, kiedy zaczęto Polską się licytować. Dlaczego Francja milczała w sprawie Polski? Bo ambasador Rosji Aleksander Izwolski mówił, sprawa polska jest wewnętrzną sprawą Rosji, panowie Francuzi milczcie. Dlatego nawet nie pozwolono stworzyć Legionu Polskiego. Przecież pierwszy Legion Bajończycy walczył pod sztandarami Legii Cudzoziemskiej, niestety. Taka jest prawda. Ale wróćmy do tego pytania, kiedy wybuchła ta niepodległość. No, gdybyśmy się odwrócili w kierunku tak zwanej mądrości ludowej, to warto przypomnieć ten na poły ironiczne powiedzenie, ni z tego, ni z owego była Polska na pierwszego. Ale nie była ni z tego, ni z owego. Ani ni z tego, ani z owego, ani na pierwszego. Ale pan profesor, jeśli dobrze zrozumiałem, mówi, że jeszcze wcześniej trzeba ten proces tak, zacząć. To znaczy, nie od 16 roku i nie od 5 listopada. Się wcześniej. Zaborcy, zwróćmy uwagę, sami zaborcy zaczęli od sierpnia 1914 roku licytować się wzajemnie i podnosić stawkę w kwestii sprawy polskiej. Chodziło oczywiście o co? O pozyskanie polskiego rekruta, przychylności polskiego społeczeństwa. No, Niemcy tak ładnym takim dla siebie właściwym określeniem mówili Kanonenwurst, no czyli mięso armatnie. Prawda? Więc na początku tam 14 sierpnia odezwa Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego wojsk rosyjskich. No i później kolejne różne awansem wypowiadane deklaracje, a to Mikołaj II 25 grudnia 1916 roku. A jeszcze przedtem właśnie ten 5 listopada 1916 roku, akt 5 listopada. Otóż od połowy 1915 roku całą tę przestrzeń geopolityczną w Europie Środkowej i Wschodniej opanowały Niemcy. I one zaczęły w tym momencie decydować i dyktować także kierunki działania i naszą przyszłość. Decydować o naszej przyszłości, prawda? Bo były tutaj tak, graczem decydującym. Oczywiście więcej. Oni mieli bardzo spójną, bardzo logiczną, dla nas kosztowną koncepcję Mittel-Europy. Stworzenia z tego terenu czegoś w rodzaju kolonii zewnętrznej Niemiec. Co nam oferowali Niemcy w akcie 5 listopada? Pan profesor słusznie podniósł, że licytowano się, ale na emocje. Rosjanie, Mikołaj Mikołajewicz, to car, to brat, to stryj cara. Licytowano się, a to przypominano Grunwald, Rosjanie tak przypominali Grunwald, Niemcy, niebezpieczeństwo niemieckie, nic nie oferowano. Dopiero kiedy Niemcy tak zorientowali się, Wilhelm II obiecał żołnierzom niemieckim, nim opadną liście z drzew, wrócicie do domu. Liście opadły raz, drugi, a Niemcy się wykrwawiali w okopach. Zabrakło im Kanonenfutter, czy Kanonenwurst, jak wolimy. Tak. Zabrakło im ludzi do pracy i zwrócili uwagę, że jest milion potencjalnego rekruta, to między innymi Ludendorff zwrócił na to uwagę, w Królestwie Polskim.
Ale po pierwsze, formalnie to byli obywatele, bo Rosjanie już zostali wypędzeni z tego terenu w 1915 roku. To byli obywatele, wtedy szanowano prawo międzynarodowe, podlegli poddani cara. Po drugie, nie wolno ich było poddawać poborowi wojskowemu. Nic by nie przyszło z rekruta, który nie miałby motywacji do walki. Czym można motywować Polaków? Ano tak jak to przecież Mazurek Dąbrowskiego, gdy w bitwie pod Gravelot grano pułkom poznańskim Mazurka Dąbrowskiego, a poznaniacy walili Francuzów aż pirze leciało. I otóż Niemcy uznali, że to doświadczenie wróciło po dwóch latach wojny w 1916 roku. Że trzeba zaśpiewać znów Polakom Mazurka Dąbrowskiego, obiecać im jakieś Królestwo Polskie. Czyli wtedy takie inflanty, prawda? Jak ta głowa inflanty. Zwłaszcza, że przecież już polskie wojsko w postaci legionów walczyło po stronie państw. Ale to była formacja elitarna. To była formacja po pierwsze nie niemiecka, bo u boku Austro-Węgier. Po drugie była to formacja bardzo elitarna. I miała też kłopoty, szczerze mówiąc, z ochotniczym zaciągiem. Tam, wcale się Polacy nie pchali jeden przez drugiego do Piłsudskiego. Milczenie witało legionistów, gdy szli do Kielc. Może jeszcze, cóż to ta Metl Europa była? Otóż była to pewna koncepcja polityczna w kręgach elit politycznych i intelektualnych, nawet niemieckich, ukształtowana mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku. Otóż w 1915 roku Friedrich Naumann napisał pracę pod tym właśnie tytułem, Metl Europa. Chodziło o polityczne i ekonomiczne zagospodarowanie tych właśnie obszarów, czyli Europy Środkowej i Wschodniej. I to powiedzmy jeszcze od razu, z tej koncepcji zrodziła się później jeszcze koncepcja szersza, za czasów już III Rzeszy, zwana Lebensraumem. To wszystko ewoluowało, miało swój początek właśnie w koncepcji Metl Europy, prawda? To prawda. To miała być zewnętrzna kolonia Niemiec, miała być forma, kontynuacja właściwie tego Drangnachosten, powiedzmy sobie. Ale to się okazało, na polskie oczekiwania już też było za mało, bo po akcie 5 listopada Niemcy chyba dość szybko stwierdzają, że jeżeli rzeczywiście chcą Polaków pozyskać, to trzeba więcej niż tylko tego. Czy może przełomowym momentem ważnym dla procesu odzyskania niepodległości było utworzenie Rady Regencyjnej? To znaczy, to już jest namiastka polskiej władzy. To było wyczerpywanie tej suwerenności. Rada Regencyjna, tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna mająca zastąpić głowę państwa, którą Niemcy mieli też tam postrojować. To wszystko byli nominaci. Bo mówimy o Królestwie Polskim. Mówimy o Królestwie. Tak. Ale mówimy o wstrzeszeniu Królestwa Polskiego. To wszystko było poszerzanie tej suwerenności. Ja mam wrażenie, że o wiele ważniejsze było to, co poza gestami było, bo gdy Bezeler na Zamku Królewskim dawał tę nadzieję Polakom, program muzyczny był. Owszem, Niemcy pozwalali na obchody świąt niepodległościowych. Panowie maja, bracia Szlachta w kontuszach 3 maja świętowali. Uniwersytet Warszawski. Tak, ale właśnie to co pan... 1917, Uniwersytet i Politechnika. Tak? 15. Uniwersytet Warszawski, Politechnika. Później częściowe oddanie, wyszarpywanie administracji, takich jak kwestia sądownictwa, kwestia szkolnictwa. To dawało podstawy konkretnej państwowości. To każdy pozytywista powie, że to były fundamenty tej niepodległości, którą można było w jakimś sensie później zagospodarować. A dodajmy do tego jeszcze, jak Niemcy, nie chcąc nam dać tego prezentu, mimo woli tworzyli nam fundamenty polskiej armii. Zapewne do tego dojdziemy jeszcze. Polnisze Wehrmacht. Zwłaszcza w kontekście wydarzeń późniejszych już z czasów II wojny światowej. Ale Polnisze Wehrmacht, nieliczna siła zbrojna PSZ, tak żeby już nie mówić ten Polnisze Wehrmacht. Polska siła zbrojna. To było tak po polsku się te siły nazywały. Jeśli mówić o siłach, bo 5 zdaje się, że ostatecznie było to 10 tysięcy. Ale raczej policyjna siła niż wojsko. Taki sobie młody porucznik Rowecki, późniejszy Grot. Ale bardzo elitarna i kadrowa formacja. Z tego przecież wywodziły się potem kadry Wojska Polskiego, elity przecież. Zwłaszcza, że Rada Regencyjna tworzy też już szkołę wojskową, która zaczyna w 18 roku w Ostrowie działać. To pięknie Grot Rowecki powiedział, uczyć się sztuki wojennej choćby od diabła. A że diabeł pruski był biegły w sztuce wojennej, to całkiem niezły nauczyciel. Podsumowując ten wątek do powiedzmy może, że to poczęcie tej niepodległości to było poczęcie z nieprawego łoża po trosze. No tak to niestety wygląda. To są niekiedy bardzo udane dzieci. Tak, ale z drugiej strony, proszę panowie, innego łoża wówczas nie było. To było jedyne łoże, jakie było. Łoże niemieckie. Ale pan profesor nawiązuje do tego, że później Radzie Regencyjnej, czyli kardynałowi Kakowskiemu, Jerzebu Zdzisławowi Lubomirskiemu i Ostrowskiemu, hrabiemu Józefowi.
przepraszam. Łacina, dziecina, pierzyna. Tak mawiano o tej trójce w Warszawie. Nawiązując ale do później im stawiano zarzut no właśnie owej nieprawego łodza, czyli kolaboracji po prostu, bo przecież nie wybrał ich naród polski w żadnych wyborach. Zostali wybrani do tej pracy przez Niemców. Ale myślę, że będziemy bronić chyba jednak ich przed tym zarzutem kolaboracji. Choćby jest absolutnie tymi dokonaniami, niesprawiedliwa, o których panowie jest postrzegana z perspektywy takiego współczesnego oszołomstwa. Ci ludzie niewiele więcej mogli zrobić dobrego niż zrobili. Lubomirski, każdy z tych ludzi ma swoje szacowną przeszłość. Nie, oczywiście, niekwestionowane zasługi, chociażby właśnie Lubomirski. No przecież był pierwszym prezydentem Warszawy. Prawda? Przywrócił stołeczność Warszawie. Zorganizował ten wielki w końcu ośrodek miejskiej aglomeracji na nowo. Spolszczył, zrepolonizował administrację. Właśnie. To były zasługi nie do przecenienia. To samo zresztą Adam Hrabia-Ronikier w Radzie Głównej Opiekuńczej. No któż miał się zająć tymi masami ludności opuszczonej, bezdomnej i nie mającej środków do życia? To była organizacja, która zresztą olbrzymie zasługi miała. I jeszcze dopowiedzmy, w czasie II wojny światowej Adam Ronikier powtórzył to samo. Upiornych warunkach. W jeszcze bardziej upiornych warunkach. Organizacja pod tą samą nazwą funkcjonowała i była przez nazistów tolerowana do samego końca. Praktycznie do samego końca. Autorytet Ronikiera i jego działalność w I wojnie światowej ułatwiła mu tę makabryczną misję. A później był odsądzany od czci i wiary jako zdrajca, kolaborant, etc. Czuję chyba tylko w jednym punkcie chęć polemiki, to znaczy nie wiem, czy to jest współczesne oszołomstwo. Te oskarżenia pojawiły się w okresie międzywojennym, między innymi po to, żeby panie redaktorze, chyba niepotrzebnie, żeby powiększyć rolę Piłsudskiego poprzez poniżenie. Nie ogarniemy. Bierzmy tylko współczesne, bo to jest do ogarnięcia, ale tamte poprzednie pokolenia nie ustępowały. Ale niewątpliwie dotąd, proszę zobaczyć, mówimy paręnaście minut już o odzyskaniu niepodległości, dotąd nazwisko Józefa Piłsudskiego nie padło, ale była taka tendencja w okresie międzywojennym, żeby wywyższać dodatkowo Józefa Piłsudskiego właśnie poprzez poniżanie na przykład członków Rady Regencyjnej i odmawianie im tych zasług, o których mówiliśmy. Proponuję, żebyśmy przerwali na chwilę naszą rozmowę po to, aby obejrzeć film. To jest film Zbigniewa Wawra i Tadeusza Kondrackiego zatytułowany Drogi do Niepodległej. W panteonie chwały żołnierza polskiego szczególne miejsce zajmuje okres lat 1914-1918. Gdy ze zmagań I wojny światowej narodzić się miała po 123 latach niewoli niepodległa Rzeczpospolita. Droga do celu wiodła przez pola bitew rozsiane na bezkresnych przestrzeniach Europy i Azji. Od frontów we Francji na zachodzie po Syberię i od Murmania na północy po fronty w Alpach i na Bałkanach. Polacy na frontach I wojny światowej walczyli po obu stronach rywalizujących bloków, państw centralnych i ententy. Jednak ich wspólnym celem było jedno – przyczynić się do odzyskania wyśnionej przez pokolenia niepodległości. W sierpniu 1914 roku wzbierający od wielu lat konflikt w Europie doprowadził do wybuchu wojny. Ze względu na liczbę uczestniczących w niej państw i globalny charakter, wojna ta, zwana ówcześnie Wielką Wojną, z czasem zyskała miano I wojny światowej. Ziemie polskie od końca XVIII wieku rozdarte zaborczymi kordonami znalazły się w centrum wydarzeń. Największą tragedią było wcielenie blisko 3 milionów Polaków do armii walczących ze sobą państw. W często bratobójczych walkach poległo lub zaginęło bez wieści około 500 000 rodaków. Jednak Polacy walczyli na frontach I wojny światowej również w szeregach licznych polskich formacji zbrojnych. Początek dali zwolennicy orientacji na Austro-Węgry. Już od wielu lat na czele tego nurtu stał Józef Piłsudski, który zakładał walkę u boku Austro-Węgier przeciwko Rosji. Tak długo, jak długo będzie to służyło realizacji polskich aspiracji narodowych. VI sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszyła do boju pierwsza kompania kadrowa. W kilka dni po wkroczeniu do królestwa
kompanii kadrowej, sztab austriacki zdecydował zlikwidować samodzielną akcję Piłsudskiego. Sierpnia 1914 roku w Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy. Szefem jego departamentu wojskowego był pułkownik Władysław Sikorski. Komitet niezwłocznie rozpoczął formowanie polskich sił zbrojnych Legionów. Pierwszym ich pułkiem miał zostać oddział Piłsudskiego. W skład Legionów weszli członkowie wielu organizacji paramilitarnych, jak polskich drużyn strzeleckich, polowych drużyn sokolich i drużyn bartoszowych. Pierwsza kompania kadrowa, która miała już za sobą chrzest bojowy w walkach na obszarze kongresówki, stanowiła trzon utworzonej w końcu 1914 roku pierwszej Brygady Legionów. Jej dowódcą został komendant Piłsudski. Z czasem zakończono formowanie kolejnych brygad legionowych, drugiej i trzeciej. W roku 1914 oddział Piłsudskiego, określany jeszcze jako pierwszy pułk piechoty Legionów, walczył na obszarze Królestwa Polskiego, zaś po przekształceniu w pierwszą brygadę na Podhalu. Najbardziej znane bitwy tego okresu stoczono pod Krzywopłotami i Łowczówkiem. Wiosną 15 roku brygada została skierowana nad Nidę. Po przełamaniu frontu rosyjskiego brygada uczestniczyła w działaniach pościgowych na Lubelszczyźnie i Wołyniu. Do legionowej legendy przeszły ciężkie boje stoczone latem 16 roku pod Kostiuchnówką i nad Stochodem. Oddziały tworzące drugą brygadę zasłynęły na przełomie lat 1914-1915 obroną zagrożonych rosyjską ofensywą przełęczy karpackich, między innymi pod Rafałową i Mołotkowem. W roku 1915 druga brygada walczyła na Podolu i na Bukowinie. W czerwcu 1915 roku szwadron kawalerii drugiej brygady wsławił się brawurową szarżą pod Rokitną. Łącznie w roku 1915 legiony liczyły 3 brygady piechoty, 2 pułki kawalerii i pułk artylerii. Stan legionów wynosił stale około 15 do 20 tysięcy żołnierzy. W latach 1914-1916 straty wyniosły około 15 tysięcy zabitych i rannych. Listopad roku 1916 stanowił ważny krok na drodze do realizacji polskich aspiracji narodowych. 5 listopada obaj generał-gubernatorowie okupowanych terenów polskich, Niemiec generał Pesseler i Austriak generał Kuk, ogłosili manifest o utworzeniu Królestwa Polskiego z ziem odebranych Rosji. Głównym celem aktu 5 listopada było co prawda przede wszystkim pozyskanie polskiego rekruta, jednak mogło się to dokonać jedynie drogą ustępstw politycznych, dostrzegali to polscy działacze narodowi. Józef Piłsudski pisał: po raz pierwszy w tej wojnie światowej publicznie z ust przedstawicieli wielkich armii, narodów padają zapomniane poza Polską słowa niepodległość Polski, rząd polski, wojsko polskie. 1 grudnia 1916 roku żołnierze polscy po raz pierwszy od powstania listopadowego defilowali ulicami Warszawy. Grudnia 1916 roku do Warszawy wjechał witany owacyjnie komendant Józef Piłsudski. Istniejącą sytuację starał się on wyzyskać drogą nacisku na stronę niemiecką i austro-węgierską dla sprawy polskiej. Przygotowaniu kadr do decydującej walki o niepodległość służyła działalność założonej w roku 14 Polskiej Organizacji Wojskowej.
daleko idąca niezależność Piłsudskiego, jego polityka reorientacji na mocarstwa zachodnie, musiały doprowadzić do otwartego konfliktu. W lipcu 17 roku komendant został aresztowany i blisko półtora roku spędził w niemieckich więzieniach. Wolność utracili też wierni jego linii postępowania żołnierze 1. i 3. brygady, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność tronom Niemiec i Austro-Węgier. Oficerowie pochodzący z Królestwa Polskiego trafili do obozu w Beniaminowie, zaś podoficerowie i szeregowi do obozu w Szczypiornie. Poddanych austriackich wysłano do Przemyśla, a następnie na front włoski. Polskie formacje wojskowe tworzone były również po stronie państwa Antanty. We wrześniu 14 roku naczelne dowództwo rosyjskie, przychylając się do prośby polskich kół politycznych, zezwoliło na tworzenie ochotniczych legionów polskich. Ze względu na ogromne znaczenie polityczne, Komitet Narodowy powołał do życia Komitet Organizacyjny Legionów Polskich, który wziął w swoje ręce dalszą pracę nad organizacją legionów. Pomimo zgody władz centralnych, organizacja pierwszej jednostki zwanej Legionem Puławskim posuwała się bardzo powoli. Główną przyczyną tego stanu było nieprzychylne stanowisko rosyjskich władz wojskowych w Warszawie. Po walkach w styczniu 1917 roku brygada została wycofana z frontu i przeniesiona w rejon Kijowa celem przeformowania w dywizję strzelców. W czerwcu liczyła ona około 35 tysięcy ludzi. Po sformowaniu dywizja została przerzucona na front południowo-zachodni, gdzie walczyła do czasu wcielenia do 1. Korpusu generała Dowbora Muśnickiego. Rewolucja październikowa 1917 roku doprowadziła do rozkładu armii rosyjskiej, co umożliwiło utworzenie osobnych jednostek polskich. Największą jednostką stał się 1. Korpus Polski, który w trakcie przewrotu bolszewickiego skoncentrował się w rejonie twierdzy w Bobrujsku. W trakcie rewolucji 1. Korpus, walcząc o przetrwanie, stoczył wiele walk z otaczającymi go zbolszewizowanymi jednostkami armii rosyjskiej. Na wieść o powstaniu korpusu z terenów byłego Imperium Carskiego zdążali do niego Polacy, byli żołnierze armii rosyjskiej. W lutym 1918 roku, po podpisaniu pokoju brzeskiego, w proteście przeciwko kolejnemu rozbiorowi ziem polskich, druga brygada legionów, dowodzona przez pułkownika Józefa Kalera, przebiła się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą. Po przejściu frontu nastąpiło połączenie brygady pułkownika Kalera z drugim korpusem polskim. W maju 1918 roku dowodzony przez Hallera korpus uległ armii niemieckiej w bitwie pod Kaniowem. Generałowi wraz z grupą żołnierzy udało się wyrwać z okrążenia. W tym samym czasie 1. Korpus został podstępnie rozbrojony przez Niemców. W wyniku umowy z dowództwem niemieckim znaczna część żołnierzy wraz z całym majątkiem została przewieziona na teren Królestwa Polskiego. 10 lipca generał Haller wydał rozkaz mobilizacyjny do wszystkich Polaków znajdujących się na terenie Rosji celem zorganizowania frontu przeciwko Niemcom. Miejscem koncentracji nowo formowanych oddziałów polskich miały być Murmań oraz Kubań. 26 lipca Trocki wydał rozkaz rozstrzeliwania każdego Polaka schwytanego w drodze na Murmań. W trakcie pobytu na Murmaniu zorganizowany tam oddział został przez aliantów wplątany w wewnętrzny konflikt fiński.
Po likwidacji frontu północnego Murmańczycy zostali przetransportowani do Wielkiej Brytanii. Gdy droga na Murmań została zamknięta przez bolszewików, Polacy dążyli do drugiego miejsca koncentracji, którym był Kubań. W październiku przybył tam pułkownik Żeligowski, który objął dowództwo 4. Dywizji Strzelców. Na Kubaniu polska dywizja wraz z armią ochotniczą generała Aleksiejewa uczestniczyła w walkach z bolszewikami. W końcu listopada 18 roku polska jednostka przeszła w rejon Odessy, gdzie stała się filarem obrony miasta. Jednostki polskie istniały także na Syberii. Do historii przeszła 5. Dywizja Syberyjska pułkownika Waleriana Czumy. Po przybyciu misji francuskiej generała Jeannin, polska dywizja przeszła pod dowództwo sprzymierzonych. Dalsze tragiczne losy dywizji związane są z walkami z bolszewikami w roku 1919. Większość jednostek polskich zorganizowanych po rewolucji w Rosji była podporządkowana Armii Polskiej we Francji. Armii, której rodowód sięga roku 14, kiedy to z ochotników Polaków utworzono pierwszy polski oddział zwany Bajończykami. 4 czerwca 17 roku ukazał się we Francji dekret o formowaniu Wojska Polskiego. W czerwcu 1918 roku do walki wszedł pierwszy pułk strzelców polskich. Zapisał on dni chwały na polach Szampanii, walcząc nie tylko z Niemcami, ale również z propagandą nawołującą do porzucenia szeregów i powrotu do kraju. Rozwój Wojska Polskiego we Francji był w znacznym stopniu możliwy dzięki ofiarności Polonii Amerykańskiej, która od stycznia 17 roku wyszkoliła w licznych szkołach wojskowych około 25 tysięcy żołnierzy. Głównym orędownikiem formowania oddziałów polskich na terenie Ameryki Północnej był Ignacy Jan Paderewski. Od 1 grudnia 17 roku do Francji zaczęli przybywać pierwsi Polacy z Ameryki. Dzięki temu możliwa była znaczna rozbudowa Wojska Polskiego. Drugim źródłem rekrutacji byli Polacy, jeńcy z armii austriackiej, osadzeni w obozach na terenie Włoch. Dzięki utworzeniu misji wojskowej na czele z majorem Leonem Radziwiłłem i kapitanem Marianem Ginstlem Dąbrową udało się na początku grudnia 17 roku w okolicach Neapolu zorganizować pierwsze 3 pułki piechoty. Napływ ochotników, byłych jeńców wojennych, umożliwił zorganizowanie 2 dywizji piechoty, które zasiliły armię polską we Francji. Obrońcą polskich interesów narodowych na gruncie mocarstw Antanty był Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim. Naczelnym zadaniem komitetu było połączenie ochotników napływających do obozów wojskowych we Francji w jednolitą armię polską. 4 października 1918 roku na jej czele stanął przybyły z Rosji przez Murmańsk generał Józef Haller. Armia Polska we Francji stanowiła dużą siłę militarną. Była zdyscyplinowana, doskonale wyszkolona i jak na owe czasy świetnie uzbrojona. Od koloru mundurów nazywana była Błękitną Armią. W przysiędze na polach Szampanii 22 czerwca 18 roku uczestniczyli m.in. prezydent Francji Raymond Poincaré oraz przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski. Pułki otrzymały sztandary ufundowane przez francuskie miasta Paryż, Belfort, Verdun i Nancy. Błękitna armia weszła do walki na froncie w Szampanii latem 18 roku. Po powrocie do kraju w 19 roku odegrała wybitną rolę w walkach o granice Rzeczypospolitej. W roku 1918 wraz z porażkami państw centralnych zbliżała się chwila decydującej walki o Polskę.
działaniach tych główną rolę odegrała Polska Organizacja Wojskowa. Jako pierwsze na przełomie października i listopada 18 roku niepodległość odzyskały tereny zaboru i okupacji austro-węgierskiej. Dramatyczna sytuacja wytworzyła się we Lwowie, gdzie w nocy z 31 października na 1 listopada miała miejsce próba przejęcia władzy przez Ukraińców. W trwających kilka tygodni walkach o miasto nieśmiertelną sławę zdobyli młodociani obrońcy – lwowskie Orlęta. 10 listopada z magdeburskiego odosobnienia powrócił do Warszawy Józef Piłsudski. Wraz z przejęciem przez niego pełni władzy politycznej i wojskowej dobiegł końca najważniejszy etap walki o własne, suwerenne państwo polskie. 11 listopada 1918 roku zakończyło się na ulicach Warszawy rozbrajanie izolowanych oddziałów okupacyjnej armii niemieckiej. W tej akcji uczestniczyli peowiacy i ochotnicy z innych formacji. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 to rezultat kilku czynników. Polskiego czynu zbrojnego i tradycji walki o wolność. Koniunktury międzynarodowej, a zwłaszcza konfliktu pomiędzy zaborcami. Wreszcie rewolucji w Rosji, Austrii i Niemczech i poparcia ze strony zwycięskich państw Antanty. O nastroju listopada 18 roku pisał Ignacy Daszyński. Urzeczywistniły się nasze marzenia, ukoiły się nasze tęsknoty. Nie na darmo lała się krew polska. Nie bez skutku pracowaliśmy dla zdobycia wolności i niepodległości Polski. Można by sobie takie pytanie zadać po tym wszystkim, co mówiliśmy przed filmem i po tym wszystkim, co zostało przypomniane w filmie. Dlaczego w 1916 roku mamy już ten akt 5 listopada, mamy potem Radę Regencyjną, mamy potem rozmaite gesty pod adresem Polski wykonywanej przez dwóch cesarzy i niemieckiego, i austro-węgierskiego, a potem nagle mamy kryzys przysięgowy i nie wiadomo dlaczego Piłsudski znajduje się w Magdeburgu. I to była bardzo szczęśliwa okoliczność, bo w rezultacie kryzysu przysięgowego Piłsudski trafił do Magdeburga. I jak gdyby zmył z siebie to odium współpracy z tymczasową Radą Stanu i Radą Regencyjną, bo jednak ta współpraca była w 1917 roku. Wrócił, z Magdeburga wrócił w chwale więźnia politycznego, więźnia stanu. No i też ten jego powrót właściwie nie był przypadkowy, bo przygotowywano starannie dla niego, jak moglibyśmy powiedzieć, posadę. Oczywiście. Poza tym w naszym kraju zawsze był kult. Ale jeszcze, przepraszam, jeszcze ten moment kryzysu, bo, no to nie do którego dochodzi. Czy można w takim razie sądzić, że Piłsudski w jakiś sposób sprowokował tę sytuację, tak, żeby można tak powiedzieć. Uciec od podejrzeń o kolaborację, a stać się bohaterem prześladowanym? Myślę, że to byłby skrótowy, ale bardzo chyba trafna ocena. Piłsudski powiedział później po tym, mamy teraz jednego wroga, przeciwko niemu możemy się zwrócić. Kiedy nastąpił kryzys przysięgowy? Kiedy wiadomo było, że Rosja w jakimś sensie wypada z gry, staje się kulawym kaczątkiem. Zmiany polityczne w Rosji zdecydowały o tym. Dla Piłsudskiego Rosja była wrogiem numer jeden i oto teraz on zostaje z gębą progermańskiego polityka, a Rosja jest słaba, więc sprawa jest oczywista, trzeba tę gębę zrzucić. Taki gest był świetny, ceniony. W naszym kraju ceni się męczeństwo. Piłsudskiemu wybili zęby na Syberii, był więźniem rosyjskim. No to teraz się przydałoby być pensjonariuszem jakiegoś przyzwoitego niemieckiego więzienia. Wyraźnie tak ciąży mu ten kostium austriacko-niemiecki. Tak, i dopowiedzmy, rzeczywiście, Piłsudski nie był proniemiecki czy proaustriacki, był antyrosyjski. I to było kluczem, jak gdyby podstawową motywacją do niego działania. W momencie, kiedy... To jest celna uwaga, tak jak Dmocki nie był prorosyjski, był antyniemiecki. Właśnie. Otóż słowem anty tłumaczy się o wiele lepiej ich sympatię. Tak, bardziej adekwatnie w ten sposób. No i zmiany, które zaszły w lutym 1917 roku, no w marcu według naszego gregoriańskiego kalendarza, stworzyły, jakby powiedzieli marksiści, nową jakość w polityce środkowoeuropejskiej. Rosja demokratyczna to mógł być potencjalnie nowy gracz na tej scenie politycznej. Prawda? W tym momencie Piłsudski wykorzystał bardzo
genialnie, można powiedzieć, moment owego kryzysu przysięgowego, kiedy to polecił swoim żołnierzom, swoim legionistom, aby nie składali przysięgi, no, bo tak było po prostu wygodne. To dobry pretekst. Oficerowie Legionów lądują w Szczypiornie, sam Piłsudski z kilkoma najbliższymi współpracownikami w Magdeburgu, ale te wszystkie przedsięwzięcia, o których mówiliśmy, istnieją, prawda? Lato 1917 to otwiera się wspomniany już obóz szkoleniowy Wojska Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Później powstaje sztab generalny, zdaje się, prawda? Z generałem Tadeuszem Rozwadowskim, który dostaje nominację na szefa tego sztabu. Panie redaktorze, niejasna byłaby ta postawa Piłsudskiego, gdybyśmy nie przypomnieli jednego, że on zostawił sobie ubezpieczenie. Istniała jego POW, Polska Organizacja Wojskowa. I razem z konwentem istniały A, konwenty tajny, A i B, tak, załóżmy, jeśli chcemy być maksymalistami. Tajne służby moglibyśmy... Nie odchodził Piłsudski tak sobie zostawiając na żywioł tego. A poza tym unikał, i to była świetna gra, unikał tych kłopotów z okresem przejściowym, gdzie nie wiadomo było, co się stanie. On przeczekał każdy dzień, jego legendę męczeńską tutaj mnożył. To prawda. A inni w tym czasie pracowali. Zasługiwali na miano kolaborantów. I popełniali głupstwa. Przygotowywano dla niego etat ministra spraw wojskowych. Rada Regencyjna tak to sobie założyła. No ale początek listopada nadszedł i okazało się, że ta koncepcja była już troszeczkę przeżytkiem. To znaczy samo Ministerstwo Spraw Wojskowych i samego Piłsudskiego już pewnie nie satysfakcjonowałoby, a i pik wypadków, no bo jednak rozryw w kampanii 11 listopada i ewidentny upadek Cesarstwa Niemieckiego. Wszystko to spowodowało, że stworzyła się pewna luka polityczna, którą należało jedynie bardzo szybko zagospodarować, bo wówczas władza leżała na ulicy. Na warszawskich ulicach leżała ta władza, prawda? Rada Regencyjna była zgrana politycznie. Wielce zasłużone postacie, które no, musiały ustąpić, dlatego że nie cieszyły się już żadnym poparciem, takim dużym poparciem, które gwarantowałoby efektywne sprawowanie rządu. Ale nie przepraszam, proszę mówić. Ja bym dodał tylko jedną uwagę, że ta władza to raczej przypominała wtedy gorący kartofel. Niewielu miało odwagę wziąć, co znaczyło wziąć władzę? Wziąć władzę w kraju, który nie miał granic, gdzie okupacja niemiecka była, byliśmy otoczeni kordonem wojsk niemieckich i kraj, głód szalejący, głód, epidemie chorobowe, brak jakiejkolwiek sensownej infrastruktury, kraj obrabowany, zrabowany, to naprawdę była władza, po którą sięgałby desperat. To była Rzeczpospolita in spe. Był hazardzistą, miał instynkt władzy, brał tę władzę. Ta władza nie dla wszystkich była wygodna. Jak skwapliwie i jak szybko pozbywał się w sposób elegancki książę Zdzisław Lubomirski tej władzy. Ale Józef Świerzyński w takim razie, tam bo nazwisko się nie pojawiło jeszcze. Przecież zapomniany rząd, który można by nazwać pierwszym rządem polskim, którego... No znowu dziedziczy ten grzech pierworodny po Radzie Regencyjnej, która utworzyła, ale to oto powstaje rząd polski z premierem Świerzyńskim, który nawet wydaje jakieś administracyjne dekrety, dzieli kraj na okręgi wojskowe, pewne podstawowe rzeczy robi. No i w historii. Ale bardziej był to chyba jeszcze rząd królewsko-polski niż rząd Rzeczypospolitej. No tak, to był rząd królestwa polskiego, bez wątpienia. Bez wątpienia on próbował, ale próbował się usamodzielnić. Przecież Niemcy wtedy mówili, że istnieje, bo istniał stan wojenny i w związku z tym nie chcieli nam tych dziedzin, które były w jakimś sensie sprzężone z militarną machiną, oddawać, ale przecież rząd Świerzyńskiego, zresztą powiedzmy sobie szczerze, wszystkie rządy Rady Regencyjnej usiłowały coś wszyscy tam wyszarpnąć. Premierzy, tak, każdy z nich starał się na własną rękę lub też porozumienie. Tyle, że chyba ci panowie, dziś my oczywiście znamy konsekwencje, nie widzieli, że to jest ślepa uliczka. W tej ślepej uliczce walczyli o klucz do bramy, której nie było, można tak powiedzieć. Bo ta orientacja była zgrana, ta orientacja Polakom by nic nie dawała, ale to, co zostało w sensie stworzenia kadr, stworzenia początków, było ich zasługą i nazywanie ich kolaborantami jest nieporozumieniem albo złą wolą. Nadużyciem, nieuprawnionym nadużyciem. Stworzyli, tak jak pan słusznie powiedział, stworzyli infrastrukturę. Infrastrukturę dobrą do organizacji przyszłego państwa, które dopiero właściwie się organizowało, bo to było państwo teoretyczne tylko. Bez granic, bez takich atrybutów, które zwykliśmy kojarzyć z państwem organizowanym. Stąd ten dowcip. Jaki jest największy kraj na świecie? Polska, bo jest jedynym państwem bez granic. Bez granic, właśnie. Ale kiedy pojawia się w Warszawie Piłsudski, no to
ma od kogo władzę przejąć, że są stworzone narzędzia tej władzy. I to zarówno władzy wojskowej, jest ten zaczątek siły zbrojnej. Pewnie, że polska siła zbrojna w liczbie 8 czy 10 tysięcy, no nie jest to siła znacząca, ale na rozbrajanie Niemców w Warszawie wystarczyło. Adam Podczeka, pułkownik, zwłaszcza, że Niemcy sami tam często oddawali tę broń. I Legia Akademicka, która się tworzy też przed przybyciem, też to jest chyba ostatnia decyzja Rady Regencyjnej, czy takich decyzji tam jest. Gdy się czyta wspomnienia z tego okresu, to oczywiście wszyscy jednoznacznie konstatują, że Niemcy sami właściwie niemal prosili o to, żeby oddać mogli broń peołowiakom, czy zorganizować. Tak, bo mieli zagwarantowany odwrót. Tak, że mogli sobie iść na dworzec i po prostu wsiąść do pociągu i odjechać w kierunku Berlina. To Michał Bobrzyński skomentował. Dążył naród do niepodległości dwiema drogami, drogą walki orężnej, zbrojnej i pracy pozytywnej. I jakby chciał pogodzić te dwa nurty, oddać zasługi każdemu, choć oczywiście każdy z tych nurtów wolał konkurenta ominąć albo jeszcze szkalować, bo to było wyraźne. To w sumie stworzyło ten klimat, który Piłsudski jednak umiał zagospodarować, bo co byśmy dobrego czy złego Piłsudskim nie powiedzieli, on się nie bał działać. To nie prawda. Bał czynu. To był człowiek czynu, zresztą mówił o tym głośno, oczywiście. No i więzień stanu, tak? On przyjechał z Magdeburga, nikt już nie pamiętał, że... Kto miałby odwagę tak działać jak on 10 listopada? I właśnie, a propos 10 i 11 listopada. Zwykło się to, no po 26 roku Piłsudczycy zagospodarowali ów 11 listopada, ale jest też jeszcze inne odniesienie. Mianowicie 10 listopada 1914 roku Piłsudski wjeżdżał do Krakowa na swojej kasztance, legendarnej kasztance po pierwszym okresie bojów legionowych. I do tego dnia też nawiązywali Piłsudczycy, gdy mówili o 11 listopada. 10 listopada 14 roku przyjechał, no i już był w glorii i chwale tego, który walczył za Polskę. A 6-7 listopada, a rząd lubelski, a Handelsmann. Właśnie, chciałem spytać, bo to jest pewna... Coś, co Piłsudski odebrał wręcz jako dywersję, zdaje się, przeciwko sobie. Wam rycku ryszczać, prowadzać, a nie politykę robić. Dlaczego? Ryc Śmigły miał potem, mówiąc językiem młodzieżowym, przechlapane u marszałka dość długo. Dodawał mu gębę bolszewika, lewicowca, w co biła prawica. Piłsudski chciał się wyzwolić z kostiumu partyjnego, z kostiumu socjalisty. Bo tak, w tym momencie było wygodnie. Dla niego socjalizm był narzędziem tylko do... Ale przecież ten rząd ludowy, lubelski, Niedziałkowski to pięknie powiedział, miał swoje zasługi. Rząd lubelski wyrwał bolszewikom argumentację. Rząd obiecywał, choć nie mógł nic zrobić, bo poza rogatki jego władza nie wchodziła. 8-godzinny dzień pracy, tak, reformę wszystkie socjalistyczne rolną, zdobycze wszystkiego najlepszego oferował. W związku z tym agitacja bolszewicka, dodatkowo bijąca w kościół, a więc nie zyskująca sympatii na wsi, była bezradna. Propagandowo Niedziałkowski miał rację. Ale z kolei Piłsudskiemu to blokowało możliwości działania, bo przecież nie chciały państwa zachodnie uznać jego rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Piłsudski dostał dodatkowo trochę czerwonego koloru na tę i tak malowaną na czerwoną. Ale właściwie wszystkie te posunięcia rządu Ignacego Daszyńskiego Piłsudski przejął potem. Oczywiście. Niczego z tego nie odrzucił, niczego nie uznał za zbyt daleko idące, zbyt rewolucyjne, zbyt socjalistyczne. Okrzanił, żeby mu się w głowie tylko nie przewróciło. Ale chodziło oczywiście tylko chyba o ten właśnie element konkurencji. Piłsudski już wracał po władzę do Warszawy, a tu nagle okazuje się, że jego człowiek Ryc Śmigły są w najlepszej wierze, bo przecież Ryc chciał to robić w przekonaniu, że to jest krok do przysłużenia się komendantowi, a nie robienie mu jakiejś dywersji. Sam się zresztą wycofał z tego rządu natychmiast, kiedy tylko takie polecenie dostał. Zwróćmy też uwagę na jedną rzecz. No, niemal krokiem w moim mniemaniu profetycznym było przełamanie pewnej bariery i porozumienie się z narodowymi demokratami na przełomie 18 i 19 roku. To zapewniło Piłsudskiemu, umiędzynarodowiło jak gdyby jego działania i uprawomocniło jego działania na miejscu, w Warszawie, na terenie Królestwa. Stworzyło z niego polityka, który był już później uznawany na arenie międzynarodowej, oczywiście, na arenie europejskiej. A później... Największemu swojemu przeciwnikowi politycznemu podał rękę.
Podał drogi rękę, panie Romanie, ale sam się... inny list, tak. Gdzie słowo drogi było drogi szczytem faryzeizmu albo dyplomacji, jak chcemy. Ale... Były obyczaje, pewne obyczaje wówczas panowały. Ale podając rękę konkurentowi, który był na kongresie wersalskim uznawany za delegata oczywiście. Polski, no zarazem po tej ręce można powiedzieć, nie wiem czy to zręczna metafora, wyciągnął się z pozycji stronnika oczywiście. Niemiecki czy Austro-Węgier. To jego legitymizowało, tak jak rząd Paderewskiego oddawał szansę na uznanie Polski. Wracając do naszego głównego wątku, czy tych dni niepodległości, jest jeszcze kilka kolejnych dat po 11 listopada, które też są w jakimś sensie przełomowe, już nie tylko dla samego istnienia państwa, tylko dla granic, które państwo osiągnęło, bo przecież później mamy starcia od 19 roku z Czerwoną Rosją wszędzie. Wcześniej mamy też z wojskami Białej Rosji, z Ukraińcami. Granica południowa, konflikt z Czechami, granica zachodnia, powstanie wielkopolskie. Te wszystkie daty późniejsze też. W związku z czym pytanie, skąd, dlaczego akurat ten 11 listopada? No i przypomnijmy, od kiedy 11 listopada stał się świętem niepodległości? Najpierw, bo nie od razu. Najpierw oczywiście było to święto bardzo kameralne, głównie przez Piłsudczyków obchodzone. Natomiast po 26 roku, po przewrocie majowym, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, no, stało się już takim świętem, powiedzmy, jeszcze nieoficjalnie, ale już obchodzonym w kręgach rządzących. No, w kręgach rządzących. A dopiero po śmierci marszałka. Stało się to w roku 1937. Uchwalono ostatecznie w roku 1937. I to był rok, kiedy po raz pierwszy, 11 listopada, był świętem ogólnopaństwowym. Z takim pięknym tekstem, że pan marszałek jest twórcą niepodległości. Czyli było to święto, którego szczerze mówiąc sam Piłsudski nie potrzebował, tak? Nie, można powiedzieć, potrzebowano go. Dobudowano później do tego legendę o kasztance, prawda? Dobudowano legendę legionowe. Zresztą, no... Chyba także jako reakcję wynikającą z faktu, że Antanta twierdziła, że darowała Polsce niepodległość. Myśmy chcieli pokazać, że to był akt naszej wiek. Był to bardzo dobry kontrapunkt. Tak, bardzo dobry. Bo w końcu to nie była taka jednostronna rzecz, że sami alianci. No cóż by nam dali sami alianci, gdybyśmy my tego odpowiednio nie zagospodarowali. No, daliby nam linię Kersona tak zwaną najprawdopodobniej. Oczywiście. Byliśmy dużym księstwem warszawskim, a może nawet Królestwem Polskim. I pamiętajmy, dużym księstwem warszawskim bez poznańskiego. Ciągle rzecz by oscylowała wokół Kongresu Wiedeńskiego. Tak. Podstawy, które zyskaliśmy na Kongresie Wiedeńskim, one przez cały XIX wiek do zarania niepodległości właściwie pokutowały w salonach politycznych Europy. Ale musiał runąć ten gmach salonu konferencji pokojowej w Wiedniu, żeby powstał Nowy Ład. Skorośmy o tym wspomnieli, o granicach, o granicy wschodniej linii Kersona, no to w takim razie trzeba wyznaczyć kolejną datę, która już chyba będzie ostatnią w tej ewolucji. Wydaje mi się, chyba że się mylę, proszę mi powiedzieć, że można powiedzieć, iż podpisanie traktatu ryskiego, czyli dopiero marzec 1921, to jest dopiero moment, kiedy możemy powiedzieć, że państwo okrzepło i że jego niepodległość została rzeczywiście trwale zabezpieczona i ten proces, ta ewolucja odzyskiwania niepodległości dobiegła końca. To sąsiaduje z konstytucją marcową, więc jest to bezsprzecznie oczywiście koniec tych atrybutów, które stanowią o jakiejś suwerenności państwowej, ale przecież właściwie każda z tych dat da się uzasadnić i to chyba nawet na dłuższy wywód wystarczyło tych uzasadnień. Przyjmuje się zresztą w historiografii całkiem słusznie, że lata 1918-1922, bo mówimy jeszcze o objęciu Śląska, wkroczeniu Szepetyckiego do Katowic w czerwcu 1920 roku. I to była właściwie uznanie data granic przez Radę Ambasadorów. Czyli 23 rok. Parę lat to święto powinno trwać. Czyli w gruncie rzeczy te 4 lata dłużej trwały niż reszta Europy. Trwały zmagania Polaków o odzyskanie niepodległości i restytucję własnego państwa. Dlatego mówi się o budowaniu państwa polskiego, a nie odzyskaniu niepodległości, nie eksplozji niepodległości. I tak mówmy, jak państwo widzą, wydaje mi się, udało nam się, mam nadzieję, udowodnić, że dni niepodległości moglibyśmy obchodzić bardzo dużo i że ten proces nie był taki, jak to pan doktor tu cytował, z tego nicowego. Święto niepodległości co dzień. Ani na pierwszego święto niepodległości co dzień. Taki jest bardzo dobry, bo każdy znajdzie coś dla siebie w tej mozaice dat i faktów istotnych dla restytucji państwa. Profesor Grzegorz Łukomski i doktor Janusz Osica byli gośćmi kontrowersji. Dziękuję panom bardzo, dziękuję państwu za spotkanie. Zapraszam na nasze kolejne programy. Do zobaczenia.